Kocioł Tomka zabulgotał. Będziesz Edkiem bohaterem. Powodzenia! Ale Edek się martwił. Kręty tor! Ja nie wiem, jak być bohaterem. Właśnie wtedy pojawił się Gabryś. Przyjechał z kamusiem. Wyspesz nam, ekspres ciągnę sam. Czasu mało jest, więc śpieszę się. Edek patrzył, jak Gabryś ciężko sapie. Nagle do komina Edka wpadł pomysł. Gabryś jest bohaterem. Jest silny i szybki i zwinny. Też muszę taki być. Więc Edek ruszył przed siebie, sapiąc. Edek szybko sunął po torach. Silny, szybki, zwinny. Radę sobie dam. Będę bohaterem. Z drogi. To ja. Później Edek zauważył Czarka. Ojej, Czarku. Co się stało? Strasznie skrzypi mi koło. Maszynista poszedł po olej. Przez to spóźnię się po dzieci. I nie pamiętam żadnych kawałów. Dzieci nie będą na mnie mówić Czarek Wesołek. Edek chciał pomóc Czarkowi. Sapnął i zasyczał. Ja znam kawał. Czemu miotła dostała medal? Czarek się zamyślił. Tego nie wiem. Czemu dostała medal? Ponieważ nieźle wymiata. Czarek śmiał się głośno. To zabawne, Edku. Dziękuję. Teraz znów mogę być Czarkiem Wesołkiem. Edek ogromnie się ucieszył, więc pojechał radośnie dalej. Edek wesoło toczył się po torach. Silny, szybki, zwinny. Radę sobie dam. Będę bohaterem. Z drogi. To ja. Nagle przystanął. Ojej. Nie byłem silny, szybki i zwinny. Byłem zabawny. Gdy dojadę do Harolda, będę się musiał bardziej postarać. I Edek pojechał dalej. Później dojechał do stacji w Makowie. Tam zobaczył panią Dowager. Dzień dobry, pani. To wcale nie jest dobry dzień, Edku. Edek bardzo się zmartwił tą odpowiedzią. Czemu nie jest dobry? Wysłałam dziś swoją walizkę na stację w Maron. Muszę ją mieć tu. Jestem gapą. Chętnie pomogę. Pojadę szybko na stację w Maron i przywiozę tę walizkę. I Edek popędził po torach. Odebrał walizkę pani Dowager ze stacji w Maron